Dzień dobry. Nazywam się Kaczmarek Bata, jestem lekarzem ginekologiem położnikiem. Pracuję w sieci przychodni lekarskich Świat Zdrowia. Zapraszam do oglądania. Objawy grzybicy to przede wszystkim świąd okolic intymnych, nieprawidłowa biała wydzielina o charakterze twarogu i nieprzyjemny zapach. Bywają też upławy bezwonne. W ciąży każdą infekcję intymną, czyli grzybiczą również, należy leczyć. Kobiety w ciąży są bardziej narażone na wszelakiego rodzaju infekcje intymne. Związane jest to głównie z hormonami, które wydzielane są w trakcie ciąży. Hormony te powodują zaburzenia w pH pochwy, przekrwienie pochwy, a to sprzyja namnażaniu się patogenów. Mówimy tu głównie o infekcjach grzybiczych drożdżakami z rodziny Candida. Do rozwoju infekcji intymnej przyczyniają się również zaburzenia odporności, nieprawidłowa higiena, noszenie bielizny z materiałów sztucznych, nieprzewiewnych, współżycie, jak również korzystanie z publicznych toalet. Na zmianę flory bakteryjnej pochwy wpływ mają również takie czynniki jak antybiotykoterapia. Należy pamiętać, aby kobiety, które muszą przyjmować antybiotyki, stosowały profilaktyczne preparaty z probiotykami, najlepiej gdy są to globulki dopochwowe z bakteriami ze szczepu Lactobacillus. Grzybica pochwy w ciąży powinna być leczona, gdyż może powodować poród przedwczesny, a także zakażenie dziecka podczas porodu. W trakcie wizyty ginekologicznej ginekolog dobierze odpowiedni preparat przeciwgrzybiczy dla ciężarnej, dla okresu ciąży, żeby było bezpiecznie i skutecznie. Aby zapobiegać infekcjom grzybiczym, należy stosować się do pewnych reguł, takie jak dbałość o higienę intymną, noszenie bawełnianej bielizny, unikanie stosowania wkładek higienicznych i stosowanie płynów do higieny intymnej dla kobiet ciężarnych, które zapewniają odpowiednie pH pochwy. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 sekund o zdrowiu. Jeżeli macie dodatkowe pytania, zachęcam do komentowania.